Hej, siemanko, witam was wszystkich bardzo, bardzo serdecznie w kolejnych pogadankach. Nie wiem, jak wyszły drugie, bo nagrywam kolejne, ale w końcu dostałem jakieś pytania. Troszeczkę mi napisali pod filmikiem z Heroesów. Jej! W ogóle to nie wyszło. Gram orkami, świetnie! Belzebub zawsze brał to gówno, gdzie atakuje się NTR, więc biorę to. No, troszeczkę lagi są. Increase chest. O matko, to jest dobre. To jest bardzo dobre. Spoko. O wiele więcej damage'u. Okej. Początek gry. Zaraz zacznę pogadanki. Tylko skończę palić. Na razie tutaj wiele rzeczy do robienia nie mam. Patrzę, jak sobie moje jednostki dochodzą do boju. Bio. Okej. Skończyłem palić. Fajnie, nie? Kurde, ja się nie dziwię, że będę wybiera to. Kurde, tutaj masz dużą szansę na zrobienie tego chainlinka. Ale to pomaga. I te lagi też pomagają. Dobra, ja mam tutaj sobie zapisane pytania. Po prostu na telefonie sobie odczytam to, co napisał mi Jakubiak.pl. Dzięki gościu za pytania. Zacznę od pierwszego pytania. Współczuję, że tak mało pytań. Ja też sobie współczuję. Uwierz mi, ja też bardzo bym chciał więcej pytań, niestety takowych nie mam, więc ich tak naturalnie rzecz biorąc nie będzie. O matko, te felorki bardzo mocno mnie biją. Dobra, muszę mieć tu się troszeczkę na baczności. Zobaczyć, kiedy mi go zabijał i wtedy wypuścić dwa grunty. Żeby poszły na pierwszą linię, zwróciły na siebie uwagę, zaraz będzie wyjście właśnie jednostek, świetnie. No to jesteśmy już tutaj ustawieni. Pierwszy upgrade idzie na środek. Chcę przejąć środek, bo to jest główne źródło golda. Tam jest dużo jednostek. Bo... Przepraszam, najmocniej. Ja zawsze muszę coś wypić po fajce, bo niesmak w ustach pozostaje. Pytanie drugie. Jaki model e-papierosa? Nie palę e-fajek, bo nie wiem czemu. Czuję, jakby mi się zbierała woda w płucach. Dlatego wolę, w sumie nie chcę, ale to już jest nauk. Chciałbym rzucić, ale idzie ciężko. Chociaż, nie no, po prostu powinienem to rzucić w pizdu i nie brać i się trzymać tego, że nie palę i ciul, koniec. Ale jednak jest ciężko, bo zawsze ta chcica jednak pozostaje tak, no kurde, bym sobie zapalił jeszcze jedno. No, żółty też się bardzo ładnie rozwija na środek. Dobra, jaki jest mój ulubiony olejek? No, nie ma, bo nie palę fajek. Jeżeli chodzi już o zwykłe fajki, tego też nie polecam. Przez 27 lat nie paliłem. Zacząłem w momencie, kiedy mnie moja duła rzuciła. To był w sumie najgłupszy możliwy wybór, jaki kiedykolwiek zrobiłem. Zacząć palić nie polecam. To jest naprawdę bardzo kijowy nauk. Jest drogi, bo fajki to jest, nie wiem, najtańsze wersji 13 zł. A wyjść z tego gówna jest ciężko. Natomiast jeżeli chodzi o to palę, najczęściej palę jakieś mentolowe, bo kurde nie lubię smaku fajek zwykłych. Więc najtańsza opcja to mentolowe RGD. Czy są jakieś projekty z Poznaj Lore Warcrafta? Tak! Tylko, gościu, coś mało ostatnio nagrywa. Mieliśmy razem wspólnie nagrywać... co to było? Nową książkę o Arthasie. Ja miałem podkładać głos pod kilka postaci, głównie pod Arthasem. Miałem być tym głównym... głównym bohaterem. Jednakowoż nie wiem czemu coś na mnie idzie się zgrać. Tym bardziej, że właśnie miałem czekać od niego na informację, kiedy zaczniemy nagrywać, kiedy co będzie dalej miało się ruszyć. Natomiast tego niestety nie ma. Ja nie zauważyłem, że mi się rozwinęło, więc ja tutaj pójdę w szybkiego Bloodlusta jeszcze. Tak szybkiego, że się spóźniłem.
Czy będziemy coś jeszcze nagrywać? Nie wiem, ja na pewno za jakiś czas się do niego odezwę, bo w sumie ta współpraca byłaby bardzo ciekawa, bardzo fajnie by mi się z nim nagrywało. W sumie bardzo, bardzo ciekawa postać, jeżeli chodzi o tego youtubera. Dlaczego zmieniłeś kanał? Ojejku, odpowiedź jest dosyć prosta, a razem zawiła. Na początku miałem kanał, nazywał się Rycerz Nami. Zaczynałem od tego, że wrzucałem sobie tam jakieś proste filmiki. W ogóle moje przygody z YouTube'em to wyglądały w ten sposób, że na początku, co śmieszne, robiłem filmiki, gdzie podkładałem głos pod postacie. Nie wiem, czy kojarzycie, kurde, takie stare nagrania z sąsiadami, gdzie się przy pomocy Iwony wrzucało voice chat. Postaci sobie popierdzielały, postaci sobie gadały, a ja pisałem teksty, voice chat gadał. Ogólnie wyglądało to na tej zasadzie, bo to dosyć ciekawe, dosyć fajne, śmieszne. Pierwszy mój filmik właśnie z sąsiadami, który zrobiłem zresztą z moim w tamtych czasach, jak uważałem, przyjacielem. Okazało się, że jednak może nie. Nagrałem właśnie jeden z odcinek z serii sąsiadów. Nie pamiętam, czy to było coś z przeprowadzką. Przeprowadzali jakieś meble, tego tam. Takie srogie teksty cisnęły. Ja miałem 32 tysiące wyświetleń. Ja to pamiętam jak dziś. Ja byłem rozpieprzony, że to miało tyle zainteresowania, tyle osób chciało to oglądać. Jednak faktem, film w pewnym okresie został zbanowany. I teraz pytanie, jak to nabi? Czemu został zbanowany? No, zbanowany został z bardzo trywialnych przyczyn. No, prawa autorskie. Prawa autorskie mają to do siebie, że jeżeli wykorzystujesz czyjś materiał, to nie możesz na nim zarabiać. A jeżeli patrząc na początki YouTube'a, to YouTube po prostu to wszystko blokował. Blokował twój wkład w ten materiał, blokował twoje wszystkie filmiki zawierające nie twoje prawa autorskie, nawet jeżeli chodzi o muzykę. Bardzo często tak było, że to po prostu nie wyłączało samej opcji zarabiania, a wyłączało cały filmik. Usuwało ścieżkę dźwiękową, więc no po prostu nic nie można było w tamtym momencie zrobić. To było dosyć bolesne, materiału już nie mam, a naprawdę był śmieszny. Miałem masę komentarzy, masę wyświetleń, masę lajków i mógł być to naprawdę fajny początek mojej działalności, jeżeli chodzi o YouTube. Jednakowoż nie wyszło ze względu na banowanie wszelkiego rodzaju tego materiału. Dopiero później jakoś YouTube wyszedł z założenia, że no dobra, chyba jednak damy większą szansę takim twórcom, niech oni też coś tam w swoim życiu robią. Ja się tymczasem zupgrade'uję na swoich przeciwników. Tutaj kolejny upgrade na obrażenia idzie. Idąc dalej trochę torem, mój kanał później tak z śmiesznych filmików przeszedł na troszeczkę moją twórczość związaną ze studiami. Tam wrzucałem krótkie materiały, krótkie etiudy filmowe. Później jak nie skończyłem studiów, po prostu ciężko było mi się tam utrzymać. A długa historia, pełna różnych wątków pobocznych. Nie, może kiedyś poświęcę sobie na to oddzielny materiał. Natomiast o co chodzi? Przeszedłem z tych materiałów do walk rycerskich. Nagrywałem swoje treningi, nagrywałem różnego rodzaju turnieje. Te ciekawsze, te mniej ciekawe, moje początki, jak to wszystko wyglądało. Widać na nich bardzo dużą zmianę, jeżeli chodzi o mojego skilla, moje umiejętności, przez co zaczynałem wiązać z tym jakąś nadzieję, jeżeli chodzi o rozwój mojego kanału. Jak pewnie się zastanawiacie? No, dosyć ciekawie, bo wyposażyłem się w GoPro, w pewnym momencie nawet chciałem robić jakieś poradniki, treningi czy cokolwiek. Nie, jednak okazało się, że jestem zbyt mało doświadczoną osobą, żeby móc się w takich kwestiach wypowiadać, co jest dosyć... Nie lubię być osobą, która nie wie, a wypowie się. Nie lubię brać siebie jako osobę, która będzie przekazywać swoją wiedzę, kiedy
ktoś ma jej więcej, a będzie musiał cię poprawiać. To jest bez sensu wtedy. Dalej, kiedy już troszeczkę mniej zacząłem nagrywać tych filmików, z kumplami stwierdziliśmy, no oczywiście to było z kumplami z bractwa, że zaczniemy nie tyle co nagrywać, zaczniemy, otworzymy swoją stronę na zasadzie Quake'a, Jebzdzidy czy jakiejkolwiek innej tego typu typu strony, gdzie będziemy wrzucać memy. Memy typowo związane z rekonstrukcją, z średniowieczem, a nawet i nie tylko, bo to miała być ogólnie rekonstrukcja i motywy historyczne, coś takiego jak klasyczne memy, teraz to chyba się nazywa. I na tym chcieliśmy się głównie skupić. Problem polegał na tym, że jedynie ja posiadałem AdSense'a w tamtym momencie. Ja byłem w stanie dostarczyć reklam na naszą witrynę, na naszą stronę. To chyba się chyba nadal jest, ale pewności nie wiem. To się nazywało Reenact Mem. Chyba nawet dalej jest mój jest fanpage na Facebooku, więc można sobie go zobaczyć. No i przez krótki czas, no to prawie że miesiąc, bardzo dobrze nam szło, mieliśmy naprawdę zajebisty przychód kliknięć w reklamę. Co się okazało? Google zablokował moje konto. I teraz wielkie what the fuck, co się stało? Dlaczego zablokowało konto? Oczywiście wyjaśnione jest to poprzez to, że niewłaściwa, a w zasadzie fałszywa ilość nabitych kliknięć w reklamę. Co oznaczało, że prawdopodobnie ktoś musiał cały czas nakurzać te reklamy i je dodawać. Czy tak faktycznie było? Trudno mi jest po dziś dzień powiedzieć ze względu na to, że nikt z moich kolegów, z którymi to nagrywaliśmy, nie jest w stanie powiedzieć, czy to faktycznie tak było, czy to tak nie było. Motyw był taki, że raz na jakiś czas któryś z nas tam klikało reklamy, ale może znalazł się jakiś widz, osoba, która chciała nam wspomóc, bo kurde, w pewnym momencie było już wszystkim wiadome, że YouTube polega na kliknięciach w reklamy. Jeżeli nakurzasz reklamę, dostajesz przychody. Ludzie o tym wiedzieli, więc zaczynali to klikać. Więc ja się w sumie nie dziwię, że to w pewnym momencie tak generowało przychody. No ja chyba bardzo zły ruch zrobiłem, wpuszczając tutaj trala, gdzie na środku gościu zielony wrzucił trzeciego bohatera. Mhm. Oj, oj. No z tralem długo sobie tutaj nie pożyjemy. No ale dobra, nie będę się tutaj jakoś specjalnie spinać. No i w momencie, kiedy zablokowano mi dostęp do reklam, stwierdziłem, że kurde, ja chciałem tutaj się zająć troszeczkę wrzucaniem filmików z gier, rozgrywek, takich innych rzeczy, które miały mi przynieść jakiś dochód i tak sobie bardziej o tym myślałem, żeby moją pasję zamienić również trochę w zarabianie. Byłoby to o tyle fajniejsze. Jednakowoż nie wyszło niestety. No, zwiększymy swoją aurę i 6 pancerzy. Kurde, ale ścina. Jak to boli. No, w momencie, kiedy okazało się, co się okazało, że niestety, no, tral padł. Dobra, ja go nie będę wskrzeszył, to bez sensu trochę. I kiedy okazało się, że kanał nie przynosi mi zarobków, założyłem kolejny, znalazłem sobie jakiegoś partnera, co się nie okazuje, że ten partner nie jest aż tak mega potrzebny. Ale już kilka wypłat miałem, co mnie bardzo cieszyło, to była lepsza forma niż Google AdSense. I pamiętam, jak się nazywa mój partner. To jest śmieszne, bo od bardzo, bardzo długiego czasu już przestałem się tym interesować. Natomiast miałem już kilka wypłat, więc uważam to za dobrą współpracę, bo tak jak z Google AdSense dopiero przy wypłatę dostajesz przy 100 dolarach, czy tam 100 euro, no tak przy moim zarobku, który sięgnął mi około 80 euro, nagle okazuje się, że sorry, blokada konta nie ma. I cała kasa idzie w pizdu, nic nie zostało. Bolało. Dlatego założyłem kolejne krasnolud nabi, które jest typowo pod rozrywkę, tak pod gameplay. O kurde, dwóch bohaterów wysłał. Ej, ale to bardzo dobrze, jeżeli on pójdzie do mnie do góry, ja tu wystawię jednego bohatera, wystawię tutaj Rexara, odpalę Ultimate'a i będzie całkiem spoko. Z prawej strony mi idzie przeciwnik, on tutaj jest ulepszony. No dobra, ja tutaj na razie zrobię tylko zwykłe upgrade'y. Chociaż nie, gościu w ogóle mnie olał. Mam nadzieję, że pójdzie do czerwonego. Trzech bohaterów. No i założyłem krasnolud nabi, który jest typowo gameplayowo. Zacząłem od
nagrywania Warcraftu? Nie, przepraszam. Czego ja zacząłem nagrywania? Ojejku, nie pamiętam. Wydawało mi się, że troszeczkę League of Legends, ale później tak zauważyłem zainteresowanie Warcraftem, które się bardzo fajnie przyczyniło do dalszego rozwoju kanału. Tutaj wrzucę Samuro, bo czemu by nie? Okej. Okay. Dwóch bohaterów przeszło, ten został. No i bardzo fajnie. Mi tutaj Samuro będzie się leczył, będzie walczył, spoko. Tutaj pierdykniemy, żeby nie było. Kilka gruntów, grunt to się najważniejsze. Zwiększamy obrażenia, teraz przyjdą moje jednostki, przyda się większe tak zwane pierdolnięcie. No i w sumie tak zaczęła się przygoda z moim kanałem obecnym, Krasnolud Nabi. Dlaczego w ogóle on powstał, dlaczego go założyłem i tak dalej. Czy uważam to za dobry ruch? Uważam, że czemu nie? Kurde, za 600 zł powiększyć to o 2%? Bez sensu. Nie warto. I Riders Increase Never Friend Unit Speed by 7. Dobry upgrade. Co mamy dalej? Evasion, Scouts and Windrunners can use instant ability with immobilize units, increase hit points 25 i regen. After killing enemy ground, ground and riders goes into frenzy. Bardzo fajne. Z lewej mi wysłał bohatera. Kiszkowa. Dobra, to ja przez chwilę skupię się bardziej z tej strony. Co tutaj się dzieje? Momencik, teraz zobaczę kolejne pytanie. Rakamakafon. Tak! Rakamakafon jest to najbardziej odpowiednie określenie tego, co się tutaj dzieje. Bardzo możliwe, że jest to nawiązanie do jednego z starych odcinków z Warcraft na ludzie, które były na moim pierwszym kanale, na właśnie Rycerzu Nabi. To były czasy Corruptiona i innych, gdzie nagrywaliśmy razem. Ja tutaj wstawię trala. Tam już idą wojska. To będzie bardzo fajny moment, w którym wypuszczę swojego ultimate'a. Okej, okay, rozpieprzony. Tral leveluje. Bardzo dobrze, tutaj wszystko zdycha. Skupcie się na nim. Ja tutaj nie będę już nawet pokazywać, że macie to w niego nakurzać, bo to jest po prostu rzecz praktycznie oczywista. Tak, był jeden taki zajebisty odcinek w Castle Fight, gdzie takimi tekstami rakowymi rzucaliśmy, że po prostu... No, po prostu... No, majstersztyk, finezja, cud, miód, malina. Dobra, zwiększamy sobie obrażenia od naszych grunciaczków. Tutaj się zrobił upgrade. Catapult Steel, coś tam, The Shaman Kenchance... To stun opponent for one second. Ej, no to jest o wiele lepsze. Ale to jest tylko 8%, no ale zawsze coś. Zwiększamy to z 325, no to jest okej. Okay. O matko, z tej strony jak tutaj się zestakowali, to porażka. Będzie boleć. Ja środka nie będę już próbował chyba raczej odbijać. Chociaż nie w tym momencie, nie w tym momencie. Warto będzie się w tym kierunku zapatrzeć, ale nie teraz. Kurde, gościu wysłał mi dwóch bohaterów. Gościu! O ciul ci chodzi z wysyłaniem tylu bohaterów. Dlaczego się kurde fokusujesz na mnie? Borg został. Z tej strony idzie bardzo ładna fala, ale... Kurde, Lightstorm. No nie zrobię tego. Muszę trzymać teraz pieniądze, żeby się wybronić przed jedną, drugą stroną. Ojej, ale Pulozaurus Rex poszedł. Poglądy polityczne. Nie ma opcji. Nie będę o tym nawet zaczynał. Moje poglądy polityczne... Dobra, inaczej. Nie mam zamiaru wypowiadać się na tematy, do których się nie znam. Nie mam też jakoś specjalnie ukształtowanego poglądu politycznego. Więc tutaj nie. Kiedy Darwin Island? Szczerze nie wiem. Jak będzie odpowiedni ku temu moment? O, tutaj mogę wystawić trala za niecałą chwilę. To będzie naprawdę dobry ruch. Dobry gruncik. Pyk. Aha.
tutaj najważniejsze. Pierdyknąć to. Matka. Tak. No i teraz z tej strony. Z tej strony również by się przydało pierdyknąć troszkę wojska, więc tutaj baniemy te wszystkie grunty. Musimy utrzymać te pozycje. Chociaż będzie, widzę, że jest ciężko. O Jezus, bardzo ciężko, bo tutaj mamy tych dwóch bohaterów. No gdybym miał tutaj więcej golda na zrobienie bocha, to spoko, jednak nie, nie ma. A tym bardziej, że oni mi to teraz niszczą. Ja nie mam nawet tutaj jak użyć czegokolwiek. Kurde, to jest naprawdę zjebana sytuacja. Pizdu z wami. Rexar, idź im tutaj teraz przeszkadzaj. Kurde. Mogłem nie rzucać tamtych czarów na tamtego gościa. Ale spoko. Teraz skupimy się na twoim bohaterze. Ty go stracisz. No ja niestety mam tutaj tylko poziom drugi. No, Rexar powinien tutaj troszeczkę pomóc. Idealnie. Pyk, 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 pyk. Tutaj wszystko. Rexar, halo Rexar. No dobrze, to mój. Może się uda, może skręcą. Jo, idą w tamtą stronę. Bardzo, bardzo fajnie. Znowu na środku coś się dzieje. O ja. Dobra, na środku będę w stanie wystawić bohatera, to jest tyle lepsze. Zanim tutaj pójdzie bohater. No na szczęście jest mniejsza. Mniejsza do filmu. Samurai. Dobrze, pojawili się drogi bohaterowie. Okej. Jestem w stanie tutaj cokolwiek się wybronić. Ja nie zakładam, że to będzie materia, w którym coś wygram. O, fajnie, teraz się cofnę. To jest bardzo dobry. Wystawia mi tutaj ten rok golemy. Nie wiem po co. No, zaraz i tak tam wyjdzie Adam, więc on się obroni. Mnie to drażni, że tutaj ten biedny Rexar samemu siedzi. A sobie biedny. A nie, jednak dobrze. Dobra. Kiedy Darwin Island? No nie wiem, jak będziemy mieli większą ekipę, to nagramy Darwinę. Bardzo chętnie, jest to fajna gierka, gdzie biegasz swoją postacią, levelujesz ją i w 10 levelu jesteś po prostu niezniszczony. Skąd pochodzisz? Ja jestem ze Starogardu Gdańskiego. To jest tak 60 km od Gdańska. No nie wiem, 20 od Tczewa. No tak, kurde... Nie wiem, jeżeli wiecie co to jest Kociewie, to jest taka stolica Kociewia, tak... Nie wiem, dla mnie nie ma czegoś takiego jak Kociewie, to trochę popierdółka jedna, nie wiem. Ale cóż, nie ma. Oj kurde, coś mi nie idzie tutaj ta rozwiewka. No może dlatego, że się nie rozwijam. Nie jestem jak papier, nie rozwijam się, kurde. Bardzo źle z mojej strony, że tak zareagowałem późno. No tutaj już nie będę miał bohatera, ale mogę tutaj go wystawić. No jak będzie potrzebny, to wystawię. Też może być niedługo potrzebny. No bo tutaj samuro ma już tylko 1300. To całe wojsko idą na... czy jestem w związku? Od 4 miesięcy nie. Byłem w 3-letnim związku, który skończył się 4 miesiące temu. Dlatego też moja aktywność na YouTubie bardzo drastycznie spadła. To śmieszne, ale to jest naprawdę śmieszne i człowiek to widzi dopiero tak troszeczkę po czasie i w sumie nie ze swojej perspektywy, ale innej. Pewnie zauważyliście też u Nexosa na początku czerwca, że jego aktywność zmalała i tak dalej. No to było związane z tym, że no prawdopodobnie, chociaż nie jestem pewien czy do końca tak, ale raczej tak, rozstał się wtedy ze swoją, z Maszą. A ja na końcu czerwca, no tak dosłownie, on na początku, ja na końcu, nara, i całe życie człowieka nagle pada, wszystko się kończy, nie ma już fanfar, cała radość życia znika, bo tak, bo osoba, którą kochałeś, nagle stwierdza, że nic do ciebie nie czuje i nie chce z tobą już dłużej być. Gorzej jest, jak w niedługim czasie dowiaduje się, że już spotyka się z innym. A tak było. Jakie plany na przyszłość kanału? Kurde! Ja mam plany na przyszłość kanału. Ja już od bardzo dawna mam plany na przyszłość tego kanału, ale problem polega na tym, że no, jestem człowiekiem pracującym, mam pracę. Co więcej, mam swoje życie prywatne. Prowadzę sesję RPG.
trenuję, jestem też fotografem, dużo tego jest. Ja miałem plan taki, żeby zrobić materiały, w których opowiadam o historii krasnoludów. Byłby to bardziej montowany materiał, coś czego jeszcze w sumie nie robiłem. Mogłoby być to bardzo, bardzo fajne. Jak by to wyszło? Nie mam pojęcia. Czemu tego nie zrobiłem do tej pory? Nie miałem czasu. Ja wiem, że to są wszystko wymówki, tak naprawdę na wszystko jest czas, jeżeli ma się chęci. Natomiast no, u mnie w pewnym momencie tych chęci był całkowity brak. Okej, okay, wystawiamy samuro, rozwijamy budynek. Jak to tutaj wygląda? Czy to jest bohater? No, już nie ma bohatera. Bohater był, bohatera nie ma. Tutaj możemy na kernę się sfokusować. Samo tutaj. Na pewno chcę wrócić do nagrywania Warcraftu. Chcę zacząć właśnie tą serię pogadankowo, bo ja tak stwierdzam, że dobra, ile można cały czas gadać o tym, co się robi w grze. Tak jako tyle kasty z Lordaeronów były fajne, bo opowiadałem, komentowałem, czułem się jak normalnie komentator sportowy, tak w tym wypadku gadanie, o, tutaj zrobię to, no dobra, trzeba zwiększyć to. No to się po prostu robi nudne. Gdybym nagrywał z ludźmi, gdybym miał grono widzów, które chce to, chce ze mną chce być ze mną na nagrywkach i by było to, musiałbym po prostu wprowadzić taką jakby rzecz systematyczność, a tego troszeczkę tutaj nie ma. No, zaraz się kernę zrobię. Okej, okay, znowu bijemy w kern. Halo, bij kern. Ojejku, no dobra. Chciałbym wprowadzić właśnie, jak już mówię, taką systematyczność na kanale, to jest ciężkie. A ja jestem leniwy. Więc nie wiem, co będzie. Nie wyprowadzę jeszcze bohatera, bo z tamtej strony idą. Ale mogę tutaj rozwinąć pancerz. Pancerz rozwinięcie brzmi dobrze. Z tej strony idą wojska. No nie mogę sobie pozwolić na takiego hardpusha. Scout, to jest takie spoko dodatkowy damage przez 10 sekund, no co 80 damage'a. Dodatkowy, no to jest sporo. Aha. Gościu się kurde na mnie tak rozwija. No nie no, będzie trzeba tutaj naprawdę się porządnie napracować, żeby gościu mnie nie zrobił z dupy jesienia średniowiecza. Dobra. Tu. Pek. Lecisz. Pomoc. No. Bardzo dobrze. To nie jest nawet ultimate, a wszystko niszczy. Problem polega na tym, że no niestety... O! Idź bohaterze tam! Idź tam! Idźcie. Świetnie! Nie! No i that's the point. On teraz poszedł w dół i no dobra, nikt mi już tutaj nie chroni. No dobra. Shit happens. No więc tak to by mniej więcej wyglądało, jeżeli chodzi o to, co tutaj zostały podrzucone pytania przez Jakubiaka. Bardzo ci w ogóle dziękuję za wysłanie mi pytań. Jest to bardzo fajna forma kontaktu z widzami o matku mojego skapata. No na szczęście nie wszystkie, to jest całkiem dobry motyw. Mój Saruro jest tutaj jeszcze. No i ci tutaj wygrywają. No okej. Okay. No dobra, czy coś jeszcze mamy? Polecam nagrać jeden albo dwa filmiki o eventach z LTA. No to jest, powiem, że mi się nie chce. Następnym razem powiedz, kiedy nagrasz, skastujesz w końcu Lordaerony i... No tak już mówiłem, na razie... Dobra, niedługo pewnie nagram, nawet coś jutro chciałem nagrać. Bo jutro mam wolne, to sobie stwierdziłem, a sobie ponagrywam. Natomiast... mam nadzieję, że to się nie skończy po pierwszym nagrywaniu. Nie będąc niemiłym, po prostu... W pewnym momencie człowiekowi odechciewa się to robić. I tutaj potrzebne jest zrozumienie, bo inaczej to jest dupa. I takie o sobie informacje fajne byłoby, jakbyś powiedział. No to tak jak już teraz powiedziałem. Potrzebne są konkretne pytania, takie otwarte, gdzie nie odpowiem tak lub nie.
w których będę mógł zawrzeć to, o co mnie pytacie. Tak jak na przykład, no, jak wyglądała, dlaczego zmieniłem kanał. No to jest dosyć dobry temat, dosyć długi, można by powiedzieć, obszerny. Znowu ten zjeb zaatakował mnie dwoma bohaterami. Trzeba ja go popierdoliło. Kurde. Forteca, no, trzeci poziom. Na szczęście rozbuduje się zanim tu dojdzie. Nawet jeśli nie, forteca na trzecim poziomie daj mi. O, fajnie, dodatkowego bohatera. Oj, 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 dobra. Pyk, 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 pyk. O, jest bohater, wchodzisz. Ja tam na razie nie będę wymuszać tutaj z tej strony Ultimate'a, bo chcę, żeby tutaj doszły kolejne jednostki, żeby on tutaj jednak zaczął z nimi walczyć. To by było o wiele, wiele lepszym rozwiązaniem. No, samo roda zdechnie. Bardzo dobrze. Okej, okay, no teraz sfokusowali się tam, gdzie bym chciał. Bardzo, bardzo ładnie. Kurwa. Spike Barricade, no teraz tam trochę po chuju. Chain Lightning z od moich tych 150 damage'a to 8 units. Brzmi to ok. No ja, no i bohater muszę, nie tym właściwym tym. Dobra, za chwilę będę mógł zrobić sobie giganta, więc jakoś będę musiał się tu za... W ogóle tu jest żółty! Łodcie pań! Co tu się stało teraz? I tu jest bohater. Dobra, na luzaku. Tutaj zaraz wejdzie ogr gigant. Wchodzisz, malutki. No, ty napierdalasz. Ja też napierdalam ultimate. No, tutaj jednostki, zdychajcie. Ja tam nie będę wam mówić, jak macie żyć. Ale tutaj mój korgal się zaraz na was wyleweluje. Dla mnie to jest jak najbardziej na plus. O matko, nie myślałem, że on tak szybko zabije Tyrande. O nie, on teraz pójdzie na środek. O nie, on teraz idzie na środek. No ja już nie mam się jak bronić. Tak. Ultimate był za dobry. Był za mocny. Wszedł srogo. No, za srogo. Ale dobra, rozwiniemy tutaj. Teraz trochę patrzeć na inne. Większa szansa na stuna, to co się przyda. To się nie przyda, bo już idą tutaj jednostki, które zaraz będzie trzeba ścisnąć. Dobra, dobrze, że mamy Samuro, który tutaj na spokojnie będzie mi pomagać. Dobrze, że on ma te klony, które zwracają na siebie uwagę. One nie biją, ale przetrzymują ich w czasie. Niestety, kurde. No zaraz pójdzie znowu na środek. Teraz, Borguś. No. No niestety. A ja już tu widzę, że zaraz mi z tej strony wyjdą. No. No niestety, kurwa, poszedł na środek. No i jestem w dupie. Wszyscy moi bohaterowie poszli środku. Ajajajajaj. No to nie jest już takie easy peasy. Ale on też nie ma bardzo mocno rozwiniętych baraków, przez co to może łatwiej mi będzie się bronić. O, jak fajnie. Ja wiem, że na tę stronę... O, o, Korgal. Korgalom. No dobrze, że z tej strony mi nikt już nie atakuje, więc tutaj po prostu zabiję to gówno i przejdą dalej. W znacznej części, no idźcie, 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 idźcie. No ja jest Saru. Ała. No dobra, jeżeli chodzi o moje historie, to by było w sumie na tyle. Chyba ja. No zwiększymy obrażenia. Przyda się. O,
tutaj Bowana przysłał. O kurde, fajnie, to będzie trzeba go naprawdę ścisnąć. Tutaj lepiej jakiegoś mele bohatera wskrzesić, bo jak kurde on wyjdzie do przodu. Czy ja mam ultimate'a? No nie, ja nie mam ultimate'a. O kurde. Dobra, ale zaraz się to zrobię, więc zobaczymy. Przez to sekund. Może jednak coś jeszcze mam. Ale to idzie. Kurde, jak to masę króla. Dobra. Idzie. Pyk, pyk, pyk. Aha. Okej. Okay. No tu leci wsparcie. Pie. Ja nie powiem. Tu poleci srogie wsparcie. Nawet bym powiedział, że o, tak z range'a zawsze trochę lepiej. No jeszcze muszę patrzeć na lewą stronę. Tam zaraz też ktoś przyjdzie. Sorry. O panie. O panie, to ty na mnie spojrzałeś. Jak ktoś na mnie spojrzał, to myślałem, że w piętym. W sumie... O kurde. No dobra. Nie, nie w tę stronę. Dobra. Super. Ale to zdyje. Ja tutaj bym nawet powiedział, że całkiem dobrze mi idzie, gdyby nie to, że nie idzie. Co nie? Kurde. Ale mi nie idzie. Niby mam golda, ale ciężko mi jest tutaj w ogóle w cokolwiek inwestować. No, pyk. No, pierdolam. Ale dlaczego idziecie w tamtą stronę? No ja. Dobra, tutaj. Poproszę o goldix. Przeda się go troszeczkę. Nie powiem, że kurde, jesteście dobrzy, bo nie jesteście. Je. Okej. Okay. Te Whispy. Srogie! Srogie bojcy, te Whispy. O maj! O, jak pięknie, przeszli na tą stronę. A tu mogę wstawić ogień. Który idzie jeszcze tutaj! Jakbyś poszedł na lewą stronę, jak nie wiesz, jak ja bardzo bym się ucieszył. Nie no, nie pójdę. On teraz pójdzie na prawo. A jeszcze się już tam czepia, że o, 5 bohaterów na mnie? Kurde, a no co? Co się dziwisz? Co się dziwisz? Ja pierdolę. A, co tu się od... Co tu się od Janie Pawla? No Bork, o chuj ci chodzi. Znowu kurwa się na mnie przetuwać. Jak ty mi sapiesz w rękę tu. Tragedia. Pyk. Ja tu... Nie wiem, może zwrócę z tobą uwagę. Jo, poszedł. Bardzo dobrze. W najgorszym wypadku pierdolne ultaj ty. By się przydał. Well paid, co? O, no myślałem, że teraz idzie. Nie, nie idzie. Aż tutaj jeszcze. Ej. Ja nie powiem, że tutaj coś specjalnie będę bronić. Też niespecjalnie chcę nakurwiać ulty. No ale muszę. Kurwienie żywioł! Pie! O kurwa, idą kolejne. Samuro! Saruro! Iść w lewo! Nie tam! Czemu poszedłeś na środkową linię? Serio? Serio, gościu? Dobra, co ja tutaj się będę pierdolił? Nie wiem, rozwijam jakieś totalnie randomowe rzeczy, żeby po prostu był rozwój, żeby tutaj nic nie stało w miejscu. Mogę nawet w to rozwijać. Spoko. Mam za dużo golda.
to już trochę, trochę taki za późno zrobiony ruch, no ale cóż. Przyjebałem. No, tam chodzę w wioskę, chodzę jak kutas w ciasto, jebać bastion. Mam nadzieję, że cię jeszcze zgnoję jak psa. No, zgnoję jak psa, gdy sraczę. No, Korgal na 14. I to jest, kurde, siła, to jest potęga. O, ale mi szybko gości zczyścili. Spierdalać ode mnie może? Idźcie sobie, czy coś? Pyk, pyk, pyk. Pyk, pyk, pyk. O, świetnie. O, panie. Co to było? Co to było? What the fuck was that? Aż się spytam. What the fuck was that? WTF was that? On mi w chwilę rozpier... Ultimate Weapon. What? What? Ja nie wiedziałem, że w ogóle coś takiego jest jak Ultimate Weapon. Dobrze, tak czy siak, mam nadzieję, że podobał się materiał, że wyciągnęliście coś z tego, na przykład kutasa z ust, nie wiem, to było słabe. Tak czy siak, bardzo dziękuję za oglądanie, dajcie łapkę w górę, jeżeli się podobało, żeby było więcej takich materiałów. Jeżeli się nie podobało, dajcie łapkę w dół, piszcie swoje komentarze. If you have everything on the 7th level, you can get new upgrade ultimate weapon. Wow, wow. Nice. No, pamiętajcie o komentarzach. Piszcie mi komentarze z pytaniami. Co chcecie o mnie wiedzieć? Jaki element z przeszłości? Co... Tak jak tutaj kolega zaczął pisać. Bardzo fajne pytania. Mogłem troszeczkę się o nich wypowiedzieć. No i oczywiście wpadajcie na grupę Krasnoludy na Biego, gdzie razem będziemy mogli pograć, będziemy mogli pogadać czy cokolwiek. Także trzymajcie się. Cześć.